Uhuhuhuhu. No okej, siemanko, z tej strony Enzi, witam was wszystkich dzisiaj w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody i słuchajcie, co dzisiaj będziemy ogarniali. W sumie czytałem komentarze, które pisaliście mi pod poprzednim odcinkiem, tam was pytałem, co mamy robić, jeżeli chodzi o moje mieszkanie. Czy mam iść dalej gdzieś szukać jakiegoś fajnego miejsca, czy zostać po prostu w tym zamku i ściągnąć sobie ludzi? I powiedzmy, że komentarze były w sumie podzielone i stwierdziłem, że zrobimy sobie tak. Ja po prostu poszukam sobie tych wszystkich ludzi, na przykład moją żonę. Żeby... Halo! Kuźwa, nie chcę chyba ze mną iść, się obraziła, nie wiem o co jej chodzi. O tego szkieleta, co tam wtedy? Nie, chodź! Follow me, okej, ty pójdziesz za mną. Ty pójdziesz za mną, po prostu przeniosę sobie tych ludzi wszystkich tam do wioski. W końcu po to tam walczyłem. Ta, ty niezła dziącha jesteś w ogóle. Ale z taką starą muszę tam się użerać? Wiesz co, ja ją zostawię, a wezmę ciebie chyba. Okej, wezmę sobie jeszcze żołnierzy, na pewno coś tam się przyda, żeby jakaś ochrona była. Czy ja mogę ich wziąć ze sobą? Okej, follow me. Ciebie nie mogę chyba już wziąć. Ciebie mogę? Nie, za dużo ludzi już chce za mną iść. Tak więc dobra, chodźcie wszyscy ci, których sobie zebrałem. Pokażę wam nową miejscówę. To będzie mój dom, a wy będziecie tam po prostu wynajmować. Dobra? No mam nadzieję, że wam pasuje. Okej, wbijemy sobie tam. Nie wiem, czy nie będę musiał zrobić jakiejś bramy, bo wiadomo, oni mogą być głupi i po prostu stąd uciekną i będą chcieli wrócić tam do swojej wioski, ale po prostu będą się szwendać po całym świecie jak szwagier. Zresztą swoją drogą nie mam pojęcia, gdzie jest szwagier, także możecie mi pisać w komentarzach, co myślicie, jak przypuszczacie, gdzie ten szwagier może być. Okej, wy wszyscy jesteście tutaj. Tak więc ja sobie ciebie zostawię. Stay here, stay here. Zostań tu. To moja żona w ogóle chyba. Ciebie mogę tu zostawić? Stay here. Okej, kogo jeszcze? Gdzieś tutaj był jeszcze jeden taki mądział. O właśnie, ty laska. Ty, a ty jesteś rzeźnikiem? Czemu ty masz krew na sobie? A, jesteś kucharką, nie rzeźnikiem. Sorry, idę po resztę rodziny, zaraz będę. Czy tutaj zombie w ogóle chodzi? Będę musiał też wytłuc to wszystko, co jest pod ziemią, pode mną w tych lochach, bo... No bo ciężko będzie mi się żyło, jak to gówno będzie mi wychodziło mi tam z wody. W poprzednim odcinku już widzieliście, co to potrafi tam zrobić. Siedzą skampieni tam, takie gówna 3 albo 4. Będą mi wyskakiwali, jak będę chciał do źródełka podejść się napić, nie? Okej. I kogo jeszcze mogę sobie tutaj wziąć? Nie chcę sprowadzać wszystkich, bo potem będę miał zamieszanie w wiosce. Nie jest tej here, follow me. Ciebie wezmę. Jakiś brzydki jesteście, nie wiem, czy was chcę. Dobra, ty jesteś tym minerem, górnikiem, więc ciebie wezmę. Dobra, ciebie też, może wyrośniesz coś z ciebie, nie wiem. Mam nadzieję, chociaż taką. Kogo jeszcze? O, ciebie! Ty, szwagier? Gdzie ty masz oko, panie? Villager. A może to jest szwagier? Nie wiem. Jestem ciekawy, że przypadkiem szwagier mi gdzieś się nie kryje. Ciebie wezmę ze sobą. Chyba tylko 5 osób mogę ze sobą brać. O, ty dziącha też dobra jesteś, to ciebie wezmę. Jakiś taki, taka wysoka jakoś się wydajesz. Nie wiem. Masz płaski łeb i... Czy kogoś jeszcze mogę tutaj ze sobą zabrać? Ten biznesmen też by się w sumie przydał. Dobra, to chodź. Tylko nie możesz być wyższy ode mnie. Pamiętaj o tym, bo jak będziesz, to cię wyrzucę po prostu z chałupy, nie? Dajecie za mną? Idziecie czy nie idziecie? Idziecie, ale chcecie wracać do wioski, więc... Jak komuś bardzo zależy, to ja nie będę się tutaj upierał, żebyście tutaj ze mną zamieszkali. A czemu wy sobie tutaj stoicie po prostu? Co to jest za zgromadzenie? Aha, bo jestem z tej here, mówiłem chyba. Set home. Set home. Set home. Set home. Set home. Jeszcze ciebie wezmę sobie. Set home. Wszystkich muszę tutaj poklikać, żeby oni te... A co ty mi tak pożej wchodzisz? Żeby oni wszyscy sobie zamieszkali. Jeszcze ciebie, żono, wezmę. Co to jest? Procreate? Mogę z tą zrobić dziecko? Zostałem tatą! O Boże! Mam dziewczynkę! Jak mogę nazwać dziewczynkę? Mam córeczkę. Kukufas! Ale to będzie piękne imię dla mojej córeczki. Gdzie jesteś, kukufas? A ty dopiero chyba w ciąży jesteś, co? Czy nie? Gdzie jest moja córka? Ej! Oddała chyba jo. Dobra, ty sobie chodź tutaj. Sobie tu chodź. Ty sobie tu chodź. Z sobą jeszcze pogadam potem, tak na osobności, jak nie będą dzieci patrzyły i moja żona. W ogóle żona nie wiem skąd mi się wzięła, ona sama z siebie się tutaj pojawiła. Ty sobie możesz chodzić. To jest moje dziecko? Nie, to kobold jest. Jej, się przestraszyłem. Strach pomyśleć, co z niej może wyjść. Okej.
Czy to coś w ogóle wam daje? Czy wy będziecie się sami z siebie tak poruszali? Czy będziecie po prostu stali tutaj? Nie chcę, żebyście ze mną chodzili. Rozumiecie? Czy nie rozumiecie? Ona zrozumiała od razu, a wy jakieś problemy macie. Dobra, tobie już kliknęłem, żebyś się ruszał, ale się za bardzo ruszać nie chcesz. Ty laska, tobie też mówiłem. O, ty też możesz sobie chodzić. Dobra, ja was chyba tutaj zostawię, bo nikt nie będzie chyba za mną podążał. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem dobrze by nie było zrobić drzwi. W każdym razie jeszcze nie wiem, czy chcę tutaj mieszkać, tak jak już mówiłem. Więc wszystkie rzeczy na razie stawiam tam w wiosce. Wy tutaj pilnujcie tego tutaj obozowiska, żeby przypadkiem jakieś potwory mi w nocy tu nie wlazły. Po to ciebie to ściągnę głównie, ty ziomuś, jak ty się... Walker the Guard. Więc mam nadzieję, że będziesz bronił mi tu wioski. A ja w tym czasie przelecę się w którą stronę? Tam na dół, tam do lasu. Tylko najpierw się prześpię, bo w nocy to nie za bardzo chcę latać, żeby mnie nie pozabijało, nie? Więc tutaj gdzieś było łóżko. A nie, to nie ten domek. Deksowy miecz mam. Więc jest okej. O fuck, potwory są wokoło. Idź stąd! Jakiś fantom. Jak fantoma zabiję, to będę mógł i spać? Ło Jezus. Co się dzieje? To jeden potworek tylko był. Jakiś ogień, co to jest? Serducho. O, mogę przynajmniej pójść spać, chociaż tyle dobrego, nie? Deszcz jeszcze zaczął padać. Ale z czego pamiętam, jak pójdziemy spać, to chyba deszcz sam przestaje. Co to jest? Guy's liver. To dziecko moje... Ja mam dziecko w ręku? Gdzie dzidzia moja? Teraz dzidzia mam chodzić? Kukufas. 2,5 minuty ma. 2,5 minuty ma, Boże, co ja powiedziałem? Żyje już no, prawie 3 minuty. Oj, kukufas. Ale z ciebie będzie kiedyś piękna kobieta. Co ja mogę do niej zrobić? Słuchajcie, nie wiem, czy łóżeczko mam do niej ogarnąć sobie? Baby. To jest dziwne, baby, nie chcę tego robić z mojego dziecka. Baby girl. Co ja mam z tym zrobić? Nie chcę nią bić, przestań nią bić głową o podłogę, halo. Znaczy ja muszę przestać się bić głową o podłogę. Wiesz co? Ja cię dam matce może. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Take my kid. Ok? O, dała mi za to jakiś salt Peter, nieważne, zresztą opiekuj się moim dzieckiem, byle nic się kukufasowi mojemu nie stało. Mojej małej kukufasce. Kukufas w ogóle trochę nie za bardzo je pasuje, to imię do żeńskiego w ogóle osobnika. W sensie kobiety, no, bo mi się popieprzyły słowa. W każdym razie polecimy sobie gdzieś w tato stronę. W poszukiwaniu... Nie wiem czego, ja bym chciał dżunglę w sumie, bo w dżungli by się fajnie mieszało. Znaczy nie mieszało, tylko mieszkało. Ja ze sobą bym wtedy wziął razem żonę i kukufasa, żebym sam nie został. Fajnie by było, nie? Ciekawie, czy ktoś za mną idzie? Całe szczęście, że nie. Nie po to ich tam sprowadzałem, żeby potem za mną chodzili i mi dupę truli. Okej, na pewno mi się przyda tutaj trzcina, żebym mógł sobie to potem zrobić z tego biblioteczki i enchantować sobie będę mógł przedmioty. Ale to nie za bardzo jest w ogóle coś do ogarnięcia z czego... A, więc jeszcze nie trafiłem w drzewo. Może psa sobie wezmę ze sobą. Cześć piesek, masz kość. O, to chodź ze mną. Ty też będziesz kukufa. Nie, ty będziesz Helmut. Tak, ciebie nazwę Helmut. To jest chyba idealne imię dla ciebie, mi się wydaje, wiesz? Helmut, chodź, idziemy. No, grzeczny piesek, idziesz, Helmut? No. Kurczę, albo jeszcze go mogę nazwać Helga. O, Helga to w sumie bardziej dla córki pasowało niż kukufas. Może ciebie nazwę kukufasa ją Helga? Nie wiem. W każdym razie chodź piesku, potem będziemy nad tym myśleć. Razem z dzieckiem pogadamy, ty będziesz się kłócił o swoje imię. Co to jest? Myślałem, że to jakiś robak, a to była dynia i jakieś inne owoce. Co to w ogóle jest? Jakieś grzyby halucynogenne. Magic mushroom. Mogę to zjeść? Oj, nie. Zjedz to. Ja chcę coś z tym zrobić. Magic mushroom. Mogę potrzebuję jeszcze kroton i mogę zrobić Tropics Fertilizer, ale mnie nos dziwnie swędzi. Nie wiem czemu. Ale co to jest ten jeszcze kortozon? Przepraszam bardzo, bo ja tego tutaj chyba nigdzie nie widzę. Piesku, pomóż mi O, znalazłem kortozon. Chyba. Okej, ja chcę sobie połączyć kortozon z moim grzybkiem. Otrzymuję Tropics Fer... coś tam.
Nie, aha, dobra, ogarniam, to służy chyba do rośnięcia. Bo jak kliknąłem sobie na trawę, to trawa mi urosła, a nie taki chyba był mój cel, tak a propos. Ty mnie ugryzłeś, pies? Nie, raczej nie. Kurczę, ja się chyba tutaj powoli gubię. Ale waypointa chyba miałem tam zrobionego na tej wiosce, zresztą jakiś... O, tam jest mój dom chyba. O, tam jest ta wioska, bo tam zginęłem raz, to mi się pojawiło takie coś. Ogólnie słuchajcie, mogę mieć dla was konkurs znowu na minecraftowe figurki. Jeżeli chcecie, no to zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, jak będzie tego dużo, no to zajmę się tym. No fajnie robi mi się dla was konkursy, naprawdę. Dużo osób bierze udział w konkursach i fajne jest też to, że mimo to, że nie wszystkie osoby wygrywają, no bo wiadomo, dużo osób bierze udział w konkursach, nawet jeżeli nagród jest dużo, tak jak w poprzednim konkursie było ponad 30 nagród, to nie da się wszystkich niestety zadowolić, ale są takie osoby, które faktycznie nie hejtują mnie dlatego, że nie wygrały i tak dalej. To jest fajne, że one po prostu myślą, bo wiecie, wkurza mnie takie coś, jeżeli ja robię konkurs i po prostu ktoś nie wygra. No logiczne jest, że no nie każdemu uda się wygrać w konkursie, tak? I taka osoba będzie pisała, że unban, nie, unsub i tak dalej, będzie mnie tutaj hejtować, bo nie wygra. No to jest śmieszne po prostu moim zdaniem. Tak więc jeżeli chcecie taki konkurs, no to zostawiajcie łapki, ja powolutku będę się za to zabierał, a tymczasem... Co to jest? A to mnie nie gryzie chyba, nie? To mi tylko daje coś takie ala jedzenie. A, to był ten czarny, tylko on se w drzewo wlazł. Znaczy nie ten czarny, tylko to zielone, takie duże. Nie, to w ogóle jest? Z jakiej to modyfikacji w ogóle pochodzi? Są jakieś roślinożerne dinozaury? A ja bym chciał mieć w końcu swojego dinozaura, a nadal w komentarzach nie zauważyłem żadnych informacji do tego. Ej, jak tutaj jest, kuźwa, ładnie. No nie? Fajnie tutaj jest, kolorowo. Podoba mi się takie coś. Wszędzie kwiatki i tak dalej. I te góry. Fajnie to wygląda. Powiem wam, że... Super miejsce na to, żeby ogarnąć sobie chałupkę. No, elegancko to wygląda. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Możecie też na przykład wyszukać daną minutę filmu, gdzie znaleźliście jakieś fajne miejsce na wybudowanie jakiegoś domku, bądź wkopanie się w skałę i wybudowanie tam swojej chawirki. Możecie wpisywać mi te minuty w komentarzach i pisać, gdzie coś widzieliście. To może wtedy też znajdę jakieś fajne miejsce po to, żeby się tam osiedlić, nie? Wejdę tam na tą górę, tam na samą górę. Wejdę na górę, na samą górę. Logiczny w sumie. Ale zobaczę, co tam jest po drugiej stronie. Bo nie widzę tutaj nic ciekawego w sumie. Żadne miejsca do exploringu się tutaj nie pojawiły. Same jakieś tutaj po prostu biomy. A żeby coś pozwiedzać, to nie za bardzo nie ma, nie? Okej, tam jest jakiś dziwny biom z dużymi drzewami. To on wyszedł chyba niedawno, nie wiem, nie grałem na tej poprzedni. Minecraft był na wersji 1.6.4, tam jeszcze takiego czegoś nie było. Dla mnie to jest nowość po prostu. Ale też zauważyłem, że ta wersja 1.8.8 bodajże teraz wyszła i tam też już jest dużo takich innowacji. Niedługo ma wyjść 1.9, więc powiem wam, no ciekawie się robi z tym Minecraftem. Fajnie, że to się cały czas rozwija i coraz ciekawsze rzeczy są. Co prawda modyfikacje same już sobie strasznie urozmaicają Minecrafta, ale jednak to jest co innego, jeżeli Minecraft już sam z siebie, gdy go zainstalujemy, ma jakieś tam różne w sobie rzeczy, nie? Ja sobie powybiję krówki po drodze, żeby miał co zjeść. Ewentualnie skórę na książki. Co to jest? Wygląda jak taki dziwny redstone. I nie mogę go wykopać, bo będę mieć chyba lepszy kill-off. Nie wiem, tak mi się wydaje. Okej, polecimy sobie. Nawet nie wiem gdzie, kurczę wam powiem. Bo nic tak naprawdę ciekawego tutaj nie ma. Myślałem, że coś fajnego znajdę. Tamto miejsce jedynie było fajne takie, żeby coś faktycznie tam sobie wybudować. Ale... Tutaj same lasy po prostu są. W tą stronę biegnę, tam. No dobra. Może tam coś akurat znajdę. W ogóle słuchajcie, jeżeli chcecie także jutro jakiś materiał, czy to z Minecrafta, czy to z CS-a, czy to wiejską przygodę, to możecie pisać w komentarzu, co to ma być. Jutro na pewno wrzucę dla was odcinek. I tak samo planowałem też, żeby rozpocząć Sąsiadów z Piekłorodem część drugą. Wiem, że jest dużo tutaj zwolenników tej serii, która im się podobała. Jeżeli także chcą właśnie Sąsiadów z Piekłorodem, to niech piszą mi w komentarzu. Będzie tego dużo, no to po prostu Sąsiadów wrzucę już jutro. A jeżeli będzie naprawdę dużo łapek, to wrzucę wam dwa materiały. A co? Wrzucę wam wiejską i Sąsiadów z Piekłorodem. Ale to łapek musi być naprawdę dużo, bo to musi mnie zmotywować. A ja też nie wiem za bardzo, jak będę z tą z czasem, ale
Wydaje mi się, że jutro na spokojnie raczej będę mógł to nagrać, jeżeli chodzi o dwa materiały. Więc piszcie, piszcie mi tutaj, zostawiajcie łapki. A ja na razie... nie wiem. Nie wiem, gdzie ja jestem, co ja robię tu i co ty tutaj robisz. Cały czas kręcę się w tych samych miejscach. Są wszędzie jakieś hobgobliny. Mają śmieszne dźwięki, takie przez translator przerzucone trochę, nie? Ale one gdzieś tu mieszkają? To jest jakaś wioska i gdzieś, a ja nie widzę tutaj niczego takiego. Nigdzie nie ma żadnego budynku na mapie, ani nic. Sobo. Spodziewałem się, że będzie coś ciekawszego. Bo może po prostu trzeba naprawdę daleko polecieć, żeby coś znaleźć. Ewentualnie zrobić sobie jakiś portal, nie wiem. O Jezu. Violet Yeti. Woo! Zauważyło mnie. Dobra. Trzeba będzie z tym jakoś zawalczyć. Pieseł, bierz go! Czekaj, się jeszcze to zjeść. Spróbuję zawalczyć z Yeti. Uuu, Yeti! Ale Yeti chyba zamurowało po prostu, jak je zaatakowałem. Ono pierdzi mi tu strasznie. Jeny, Yeti. Jaki dźwięk w ogóle od nich odchodzi. Co to jest? One mróz roznoszą. Yeti to jest to z wielkostopo? Nie, chyba Yeti to po prostu Yeti. Ale z ciebie nic nie dropi. A nie, dropi, ej. Tylko ja nie mam już miejsca w ekwipunku. Dobra, czyli wychodzi na to, że dropi z tego surowe mięso z Yeti. Fajnie, co to jest? Myślałem, że ul, ale jednak to nie był ul. Tu są jakieś miejsca. Ogólnie fajnie ten biom wygląda, taki połączony jest z wodą. Co to są za dźwięki? Jakby coś o metal waliło, słyszycie? Deszcz w sensie. Dobra, słuchajcie, nie wiem, gdzie mam tutaj iść, nic ciekawego nie widzę. Tak więc mamy dwie opcje, żeby gdzieś zamieszkać, a mianowicie tamten zamek, no i tamta ala góra z tymi kwiatkami, nie? Jeżeli będziecie chcieli, no to możecie napisać mi propozycję w komentarzu, a ja sobie to uwzględnię i w kolejnym odcinku po prostu sobie tam zamieszkamy i spróbujemy stworzyć jakiś portal do innego świata. I sobie go zeksplorujemy, powalczymy, może zdobędziemy jakieś fajne rzeczy. Tak więc słuchajcie, ja sobie na spokojnie wrócę do domu. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, no to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Piszcie komentarze z propozycjami na następny odcinek. Możecie pisać także, czy chcecie konkurs, jaki chcecie film i tak dalej. Dużo tutaj jest do pisania, więc będziecie musieli się po prostu rozpisać. Subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wbijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa.